Cześć kochani, filmu makijażowego dawno nie było, więc dzisiaj siadamy przed świętami. Myślę, że taki film się przyda, także zmalujemy sobie dzisiaj na twarzy, mam nadzieję, jakiś świąteczny glam. Makijaż tak naprawdę na każdą okazję. Taki film w poprzednim roku nagrywałam, podlinkuję go wam pod spodem. Podejrzewam, że mocno od poprzedniego filmu ten różnić się nie będzie. Dalej lubię te same rzeczy, planuję zrobić kreski i podejrzewam, że jakiś cut crease, może coś brokatowego. Oczywiście idealnie wykonturowana twarz i czerwone usta. Mam do przetestowania nowe pomadki, na tym mi dzisiaj najbardziej zależy. No i oczywiście mam tutaj w szufladzie, już wyjmuję rzęsy, które chciałabym użyć. To są rzęsy z Pierene, Amelia, Szczepaniak w modelu Instami. Także tych rzęs jestem bardzo ciekawa. Jeśli kochani taki film was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie, ale od razu wam mówię, siadajcie i malujcie się ze mną. Albo chociaż zróbcie sobie olbrzymią kawę, ja swoją zrobiłam, także do dzieła. Na większe wyjścia, na imprezy, gdziekolwiek, gdzie chcemy wyjść i czuć się pewnie i przede wszystkim chcemy mieć pewność, że makijaż na twarzy będzie wyglądał świeżo przez długi czas i będzie utrzymywał się bardzo długo, oczywiście musimy sięgnąć po sprawdzone kosmetyki. Podkład, którego dzisiaj użyję, to mój absolutny ulubieniec wszechczasów. Catrice HD Liquid Coverage w odcieniu 010. I dajcie znać, czy zauważyliście, to jest nowe opakowanie, którego używam od kilkunastu dni. Dajcie znać, czy zauważyliście, czy jego formuła czasem się nie zmieniła. Nie chodzi mi dokładnie może o formułę, ale bardziej o gęstość. Wydaje mi się, że jest bardziej gęsty niż był kiedyś, ale takie moje tylko spostrzeżenie. Wcześniej używałam tego podkładu z Eveline i może dlatego mam wrażenie, że ten był bardziej rzadszy, teraz ten jest gęstszy, nie wiem. Dajcie po prostu znać. Po korektor dzisiaj sięgam jaśniejszy. Chciałabym, żeby strefa pod oczami była ładnie rozjaśniona. Później jeszcze zrobimy baking, konturowanie. Twarz po prostu będzie wyglądała pięknie. Strefa pod oczami ma być bardzo mocno rozjaśniona. Na tym mi zależy. Także sięgam po korektor, którego na co dzień już nie używam. Uważam, że jest za jasny, ale do dzisiejszego makijażu, do tego co mam w głowie, sprawdzi się idealnie. To jest numerek 322 Ivory. Co ja mówię? To jest korektor mocno kryjący, bardzo dobry korektor drogeryjny i od razu nakładam go na powieki, będzie moją bazą pod cienie, troszeczkę na czoło i odrobinę na brodę. Po prostu zaczynamy już konturowanie. Cienie pod oczami są zakryte, ja za dużych cieni pod oczami raczej nie mam, chociaż ostatnio mam wrażenie, że są większe niż zazwyczaj, ale dołożę dosłownie odrobinkę korektora Jeffree Star Cosmetics, to jest numerek C3, on jest mega jasny, to jest trójka, zobaczcie jaki on jest jasny, wyobraźcie sobie jak wygląda jedynka albo dwójka, dosłownie odrobinkę, pigment jest niesamowity, bardzo, bardzo dobry korektor, wygląda przepięknie pod oczami. Puder po oczy, Jeffree Star Magic Powder. To jest odcień transparent. Potrzebujecie dosłownie odrobinę, mi jak zwykle wysypało się za dużo. To jest niesamowicie delikatnie, drobno zmielony puder. I jeśli będziecie mieć okazję go pierwszy raz używać, to pamiętajcie, nie rozmawiajcie przy nakładaniu. On jest tak drobno zmielony, że po prostu unosi się w powietrzu. I możecie po prostu się zacząć nim tak jakby delikatnie dusić, ale jest cudowny, naprawdę jest cudowny. Puder pod oczami sobie zostawię na jakiś czas, sięgamy teraz do ocieplania twarzy. Świetna, naprawdę świetna paletka, za rozświetlaczem nie przepadam, ale bronzer jest naprawdę warty uwagi. To jest paletka Shein w odcieniu 02 i zaczynamy od tego jasnego bronzera. Jeśli nie czujecie się zbyt pewnie przy modelowaniu twarzy, konturowaniu czy ocieplaniu, to polecam wam ten bronzer. Jest naprawdę cudowny, bardzo delikatny, nie ma szans, że zrobicie sobie nim plamy. Rozciera się i blenduje bardzo ładnie. Po prostu wystarczy przyjechać pędzlem i już macie
bardzo ładnie zaznaczoną twarz, wykonturowaną, no przepiękny. I na tym etapie, jeśli oczywiście Wam to odpowiada, możecie to zostawić. Dla mnie jednak trzeba troszeczkę więcej, więc sięgam teraz po Butter Bronzer w odcieniu Deep Bronzer. To jest naprawdę genialny bronzer. I sięgam po mniejszy pędzelek, zresztą widzicie, jak go zmniejszyłam. Zniszczyłam już troszeczkę. I dodaję go już tak bardziej precyzyjnie. Troszkę pogłębiam to konturowanie. Twarz przygotowana, róż i rozświetlacz nałożymy na koniec. Teraz, kochani, omiotę puder spod oczu, zrobię brwi i zaraz do Was wracam. Czas przejść do oczu. Sięgnę po paletę, najnowszą w mojej kolekcji, cudowne, ale mamy tutaj takie odcienie, po które dzisiaj chciałabym sięgnąć. Na przykład te dwa brąziki, którymi będziemy budować kształt oka. Baza jest na powiekach nieprzypudrowana, rozłożyłam ją równomiernie. Zaczynamy. Sięgnę najpierw po odcień Tanacon. Kiedy górna powieka jest w miarę dobrze wyblendowana, sięgamy po ciemniejszy brązik. Na tym etapie możemy już sięgnąć po korektor, wyciągam go na rękę, sięgam po płaski pędzelek i odcinamy sobie połowę cut crease. Pamiętajcie, żeby odcięcie robić ponad Waszą linią załamania powieki, żeby powiększyć sobie oko. Jedno oko zrobione, sięgam teraz po Be Perfect XL Pro i biały cień. Czas na odrobinę błysku, cień w kremie Vibo i Katosu w odcieniu Venus, to jest numerek 01. Dołożyłam sobie troszkę cienia na rękę i będę aplikować go pędzelkiem. Nie chciałabym nałożyć go na całą powiekę, tam gdzie mamy biały cień, tylko skupić się bardziej w wewnętrznej części. Kreski zrobione, wyszły większe niż planowałam, ale to jest nowo otwarty eyeliner i on ma w sobie to, że się niesamowicie rozlewa nawet na powiece, więc te kreski musiałam co chwilę pogrubiać i pogrubiać. I na koniec delikatnie na górze musiałam wziąć malutki pędzelek i rozetrzeć czarnym cieniem, żeby nie było widać tego eyelinera rozlanego w liniach powieki. Pewnie wiecie, o co chodzi, także... No, niby dobry, ale jednak coś nie tak z tym eyelinerem jest. Tak samo tutaj za mocno nałożyłam ten cień brokatowy z Vibo i widzę gdzieniegdzie takie białe, nieroztarte plamy. Piękny, ale na te produkty trzeba naprawdę uważać i no, troszkę ciężko się z nimi pracuje, trzeba jednak przyznać. Tuszuję rzęsy. Będę do klejenia rzęsy z Pierrenę, które stworzyła Amelia Szczepaniak. To jest model Instami. Rzęsy doklejone, wszystko zaczęło nabierać całości. Chciałabym jeszcze wspomnieć Wam o tych rzęsach, tak jak mówiłam, Pierrenę, Amalia Szczepaniak, model Instami. I tak, pasek wydaje się cieniutki i w miarę miękki, ale są te rzęsy tak wyprofilowane, że mają już swój kształt i go tak jakby nie da się zmienić. Nie twierdzę, że to złe rzęsy, jednak niektóre rzęsy z AliExpress naprawdę klei mi się łatwiej. Mam swoje sprawdzone modele z AliExpress, za które po prostu jestem... Zadam sobie po prostu za nie rękę uciąć, tak? Umówmy się. Także to oko było dla mnie problematyczne, to już przykleiło mi się bardzo ładnie. Z daleka rzęsy wyglądają przepięknie, troszkę się przybliżę, no są takie... No taki, no nie wiem, takie romantyczne, puszyste, przepiękne. Ale mam jeszcze jedno ale właśnie.
one mają być puszyste, takie wiecie, fluffy, wyglądać ładnie, być pełne, dodawać objętości i mają być wydłużone. Ale niektóre z tych rzęs, szczególnie na tej lewej rzęsie, niektóre włoski, czyli te sztuczne rzęsy, są po prostu, wyglądają jak kłębki, jakieś zwinięte, pomiętolone kłębki. Mam nadzieję, że się rozumiemy. No, rzęsy mogą iść w różne kierunki, żeby nadać tej objętości, ale raczej nie powinny być spiralkami. A tutaj w tym modelu, akurat na tej jednej rzęsie, to jest bardzo widoczne. Z daleka tego nie widać, ale jak się przyjrzymy, wygląda jakby miała po prostu, jakbym w nich spała i one się strasznie pogięły, o, w ten sposób. Nie twierdzę jednak, że to są brzydkie rzęsy, wyglądają bardzo ładnie, teraz ich zupełnie nie czuję na oczach. Także czy kupię je po raz kolejny? Bardzo możliwe, może skuszę się na inny model, ale no ładnie wyglądają, ale chyba wolę na przykład te rzęsy z Glam Shopu w modelu Glam. Chyba tak, także wybaczcie kochane, wy chyba moimi ślubnymi rzęsami nie będziecie. Teraz dokończyć makijaż twarzy. Widzę, że brakuje mi dużo bronzera. Chciałabym dodać sobie więcej błysku. Sięgam po Eveline. To jest Glow and Go w numerku 02. Przepiękny, wypiekany bronzer. Ale musicie z nim tak delikatnie uważać. No nie przesadzicie z nim, ale nie nabierajcie zbyt dużo. Róż, kochani. Jaki nałożymy sobie dzisiaj róż? Wydaje mi się, że standardowo sięgnę po Hehan, bo to jest róż wypiekany, który ma w sobie delikatną satynę. Hehan Baked Rouge w odcieniu 275. Delikatnie. A może bardziej niż delikatnie. Rozświetlacz, niczego innego teraz nie mogłabym użyć. Zachwalałam go ostatnio w ulubieńcach jakichś niedawnych, bodajże mówiłam wam, że to jest idealny rozświetlacz na święta. To jest odcień Rio. Potrzebujecie dosłownie odrobinkę. Tutaj mam jego dużo, także zbieram nadmiar na rękę i nakładamy. I to jest odrobina, która daje taki mocny efekt, ładnie trzeba go rozpracować. Czas na usta. Normalnie teraz, jeśli nie miałabym nic nowego do testowania, nałożyłabym Maybelline Super Stay Matte Ink w odcieniu Pioner bodajże. To jest ten czerwony, intensywny, przepiękny kolor, który utrzymuje się idealnie, dlatego jest tak dobry na imprezy, no przede wszystkim na wieczór wigilijny, kiedy będziemy na pewno się zajadać i coś na pewno pić. Ale dzisiaj mam do przetestowania jakąś nowość. Pop Beauty Matte Lip Paint. To jest numerek Red Velvet. Takie opakowanie. Dostałam kilka kolorków do testowania. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się przetestować ten kolorek, bo niestety, no, na potrzeby filmu musiałam odkleić plasterek, a plasterek zaraz pewnie będę musiała z powrotem nakleić, jeśli nie chcę mieć nieszczęścia jeszcze większego na ustach. Także próbujemy. To jest, nie jest taka typowa czerwień, zresztą zobaczcie. Przepiękny kolor. Także muszę się nachylić do lusterka, żeby nie popełnić żadnego błędu w obrysowywaniu ust i zaraz do was wracam. Kochani, tak wygląda skończony makijaż. Przybrałam się, uczesałam się. Jestem ciekawa waszych opinii. Dajcie znać, co myślicie. Wydaje mi się, że to jest taki makijaż na każdą okazję, kiedy chcecie czuć się elegancko, pewnie siebie, ale wyglądać kobieco i jednocześnie tak delikatnie. Jestem ciekawa waszych opinii, mam nadzieję, że sobie coś podpatrzycie. Jeśli chodzi o pomadkę, to jestem mega zaskoczona. Czuć delikatną suchość na ustach, ale matowe pomadki po prostu mają to do siebie. I nałożyłam dwie warstwy, bo nie wiedziałam, że przy jednej warstwie zostawiłam takie gdzieniegdzie nieroztarte krawędzie i one w tych miejscach, gdzie było więcej pomadki, zrobiły się ciemniejsze, dlatego nałożyłam drugą warstwę na usta. Tak, ale pomadka wygląda przepięknie, piękny kolor, no i faktycznie jest taka welwetowa. Mam wrażenie, jakbym miała taki na ustach welwetowy materiał. No po prostu wyglądają, nie wygląda, czuć tą suchość na ustach, ale nie wygląda tak sucho. Bardzo ciekawa pomadka, na pewno warta przetestowania. Mój kot mnie rozprasza, ale tak, już skończmy to nagrywanie.
Dam wam znać, jak pomadka będzie się sprawdzać. Jeszcze raz proszę, dajcie znać, co myślicie, jeśli kogoś by interesowało. To nie jest koszula, to jest sukienka taka oversize, którą kupiłam na Boho. Na Boho, Buchu, nieważne, jeśli chcecie, podlinkuję wam pod spodem. Jeśli nie podlinkuję, to piszcie w komentarzach, jeśli ktoś jest zainteresowany. Za dzisiaj, kochani, wam dziękuję. Jestem ciekawa waszych opinii, dajcie znać, co myślicie w komentarzach. A my widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaki. Pa, pa!